Od dzisiaj nazywamy się Unimetal Recycling MTS Chrzanów i tak zespół zostanie zgłoszony do rozgrywek. Jest to milowy krok w tym, żeby chrzanowska piłka ręczna wróciła na właściwe tory, na właściwe miejsce, bo nie ma co ukrywać, że za czasów wcześniejszych, kiedy jeszcze sponsorem głównym i właścicielem klubu był pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce, Bumar Fablok SA, no to były bardzo tłuste lata, no, 3 sezony spędzone w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mam tutaj nadzieję, że dzięki firmie Unimetal Recycling uda nam się rozwijać, iść do przodu cały czas i naprawdę te wyniki sportowe będziemy podnosić cały czas. Klub będzie miał możliwość swobodnego funkcjonowania. No nie ma co ukrywać, że pandemia koronawirusa dała się we znaki naszym praktycznie wszystkim sponsorom. No i tutaj dzięki współpracy z Unimetal Recycling uda się, powiedzmy, załatać te pewne braki i zbilansować w jakimś stopniu budżet na sprawne funkcjonowanie zespołu. W MTS Chrzanów zaangażowaliśmy się z uwagi na to, że widzieliśmy potencjał w chłopakach. Przede wszystkim angażowali się w gry, grali bardzo dobrze. Zauważyliśmy, chodząc na mecze MTS-u, że jest niewiele tych osób, które uczęszcza na mecze. Bardziej rozpropagowana zawsze była piłka nożna, natomiast uważamy, że piłka ręczna również ma swój potencjał i tak jest, patrząc historycznie i do dnia dzisiejszego. Zaangażowaliśmy się na samym początku, to było jakieś 3 lata temu, bardzo mocno w marketing poprzez zapraszanie innych osób, organizowanie pewnych przedsięwzięć czy malowanie buzi, organizowanie spotkań rodzic z dziećmi w czasie meczów, dzięki czemu ci ludzie zaczęli schodzić. Dzisiaj widzimy, że przynajmniej 2-krotnie zwiększyliśmy liczbę osób będących na trybunach, co przekłada się na większą popularność tego klubu. Umowa jest podpisana oczywiście na rok czasu z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Firma Unimetal Recycling będzie nas wspierała finansowo. Myślę, że w skali tutaj powiatu jest to naprawdę duże wydarzenie, bo żaden klub, żadna drużyna sportowa do tej pory nie miała sponsora tytularnego. Nam udało się to osiągnąć, zdobyć dzięki właśnie takiej obopólnej współpracy. Cieszymy się na współpracę z klubem MTS. Zawsze ich wspieraliśmy, wspieramy ich i wspierać na dzień dzisiejszy będziemy. Dzisiaj pierwszy raz podpisaliśmy oficjalną umowę. Jest nowa nazwa MTS-u, Unimetal Recycling MTS Chrzanów. Doprowadziliśmy tą naszą umowę do takiego stanu, że nie tylko marketingowo, ale finansowo wspieramy. Są zamysły, żeby ewentualnie też zrobić coaching mentorowy na zasadzie wsparcia motywacyjnego, które pozwoli tym chłopakom jeszcze bardziej zmobilizować się na grze. Wspieramy ich i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie naprawdę długofalowa. Dzięki tej współpracy na pewno MTS będzie ugruntowana miał pozycję. Jakkolwiek będą przebiegały ich rozgrywki czy mecze, to czas tak naprawdę pokaże. Nie stawiam, ale wspieram. Dla chwały chrzanowskiej piłki ręcznej Unimetal Recycling MTS Chrzanów.